Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten letni dzień. Gorąco jak piorun, ale jak to mawiał Mariusz Pudzianowski, nic samo się nie zrobi, więc lecimy z analizą partii Firuji Alirezy z Janem Niepomniaszcim. Otóż panowie rozgrywają turniej kandydatów, gra w nich oczywiście Jan Krzysztof Duda. Tutaj ciekawostka: Niepomniacz idzie jak burza, zajmuje aktualnie pierwsze miejsce, a Alireza niestety ósme. Czyli ostatnie w tym momencie Partia burzliwa, partia pod względem psychologicznym ciekawa Już tłumaczę, już mówię co tutaj się działo Alireza zagrał E4, E5 odpowiedział niepomniażci Skoczek f czy skoczek E6 Stały gość już na tym turnieju, obrana rosyjska W tej sytuacji skoczek zbił na E5 Posunięcie D6, skoczek wrócił, skoczek zbił I C4, zaskakujący ruch, ale to jest oczywiście ruch teoretycznie tak się oczywiście też gra. W tej sytuacji skoczek wyszedł na C6. Nic skomplikowanego. róg D3, żeby odpędzić skoczka, więc to się udaje. I D4. Centrum zbudowane. Wszystko jest pięknie. Ale to jest normalna sytuacja. Tutaj się absolutnie nic złego i jednym i drugim kolorem nie dzieje. Można nawet zagrać D5 w tej sytuacji. Ale nie pomniaści goniec e7, na spokojnie. I zobaczcie, że w tej sytuacji tutaj białe grają d5. Tak mocno porywczo zagrał tutaj Alireza, ale to jest pewnie też ruch teoretyczny. Jak ja bym miał grać tą pozycję białymi, no to już mi przychodzi do głowy ruch skoczek c3, goniec e2 i roszada no bo nic prostszego. No ale jednak d5, jak się gra d5 i skoczek skakuje na e5, to przypuszczam, że chce się zbić pionka, nie pionka, tylko skoczka na e5 co Alireza nie czyni i gra skoczkiem na d4. W zasadzie jakbyśmy zbili tutaj białymi, no to też się nic absolutnie wielkiego nie dzieje. Normalna, równa pozycja, tylko troszeczkę pionek się w tym układzie zmienił. Ale skoczek zagrał na d4 i tutaj czarne zrobiły roszadę. Skoczek zagrał na c3 i teraz goniec na g4. Zwróćcie uwagę, tak jakby się głębiej zastanowić, czarne mają cztery figury praktycznie w grze, i zrobiono roszadę. A białe? No tylko dwie figury. Oczywiście to może być złudne, bo tutaj te centrum jest zbudowane silniejsze u białych, no ale w tej sytuacji zamiast goniec e2, Alireza gra w ogóle f3. Ja rozumiem, on tutaj już w zasadzie nie gra o pierwsze miejsce, bo matematycznie nie da rady, ale może trochę luzu się więcej wkradło. I taki ruch zagrał. W ogóle dziwne posunięcie. Takie psujące, psujące trochę strukturę. Goniec spokojnie w tej sytuacji wrócił. I teraz goniec E2. No nic. Z reguły, jak się ma pionki na białych polach, to te gońce białopolowe chce się wymieniać. No ale to szachy są tak skomplikowane, że nie zawsze te reguły działają. W tym momencie goniec E2 i C6. Podważanie centrum. Jakże normalna i słuszna decyzja. Roszada nastąpiła. CD. CD i Hetman B6. Zobaczcie, jakie proste granie biało, y, czarnymi w szachy. Wiążemy skoczka i bazujemy tutaj na tym, że te F3 poszło i się punkt F2 osłabił. No więc król zagrał na H1. OK. W tej sytuacji zupełnie prosty ruch wieża AC8. Mam wolną linię, gram na wolną linię. I teraz Alireza tutaj y, myślał sporo i odpalił posunięcie G4 no cóż, specjaliści już się uśmiechają i mówią, co to za wariackie posunięcie i takie ono trochę jest jest mało poprawne ono wydaje się groźne, raz, że tutaj pilnujemy F5 no fajnie, ale zawsze jest coś za coś odkrywamy króla no cóż, H6, na spokojnie zagrały czarne, zobaczcie, groziło G5 no to poszło H6, nie najwyżej pionek wybije na co czarne? H, przepraszam, białe, H4 no wygląda to imponująco, ale te pianki tutaj troszkę porywają się jak z motyką na słońce Dziwnie to wygląda i tak bardzo jakby to było nieprzygotowane Bo nie może się tak zadziać w partii z logicznego punktu widzenia Że czarne grając bardzo prawidłowo Dostają od razu praktycznie przegraną pozycję po ataku pionkami białych To jest niemożliwe uważam są oczywiście takie przypadki, gdzie to się przygotowuje, ale to nie jest przygotowane. Tu jeszcze goniec nie został wyprowadzony. Hetman nie ustawiony dobrze. No, skoczek wisi na włosku, tylko Hetman go broni. Co robi teraz niepomniaczcie? Wieża z F na E8. Zobaczcie, na no spokojnie wyprowadza drugą wieżę. Już ją przygotowuje tutaj do akcji, mimo że są dwie figury jeszcze na tej linii. Jest okej. Okay. Co robi Alireza? No, pewnie, że atakuje. G5, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć Z. I dobranoc. Oczywiście, G5 jest ruchem, który atakuje. Wygląda groźnie, można się przestraszyć, ale groźne nie jest. Bicie, bicie i skoczek, H5 No i teraz posunięcie król G2, wiadomo, no bo groziło zagranie skoczkiem, więc zagrał król i skoczek G6. Zobaczcie, ten, te skoczki kapitalnie tutaj celują w pole F4. To jest tak strategicznie dobre, dobre pole dla czarnych. Że aż strach, że się tak wyrażę Zobaczcie, białe grają F4 No goniec broni, wieża broni Wygląda fantastycznie Bo tutaj jeszcze F5 Ale Co zagrał Niepo? Nepo? Co zagrał Nepo, moi drodzy? A Nepo nic sobie z tego nie zrobił Oczywiście dobrze wszystko wyliczył i skoczkiem zbił pionka Kapitalny ruch Taktyka w szachach Jest w zasadzie No mówią tutaj zawodowcy Najważniejsza, bo jak widzisz taktyczne motywy to grasz po prostu lepiej w szach. Koniec, kropka. Bicie nastąpiło gońcem. No jak zbijemy, no to tracimy figurę. Nepo, Hetman, B2. Zobaczcie, że on oddał już figurę, ale już wziął dwa pionki i naciska na skoczka, naciska na gońca. Wieża w zanadrzu, wieża, gońce czekają tylko, żeby wyjść ze swojego obozu. Skoczek w gotowości. To się wszystko musi dobrze spinać. W tej sytuacji skoczek zagrał na e4. Jeżeli goniec by wrócił i obronił skoczka, wieża by trzasnęła, goniec by trzasnął i hetman by trzasnął. Jakość mniej po stronie czarnych, ale kapitalny atak. W ogóle to jest wszystko straszne, strasznie rozsypane. Tu się partia powinna za moment skończyć. Za chwilę goniec zbije tutaj pionka, wieża się otworzy. Nie ma co zbierać. W tej sytuacji jednak skoczek e4 zostało zagrane i wieża na c4. Wykorzystuje fakt związania, atakuje skoczka. No, bardzo poważnie tutaj trzeba do tego podejść i mocno policzyć. Goniec E3. No, zszedł goniec z ataku, broni skoczka. Niby ok. Ale co robi Nepo? Po raz kolejny uderza tutaj jak grom z jasnego nieba. Moi drodzy, partia kapitalna pod względem taktycznym. Goniec na G4 najlepszy ruch w partii. Po raz kolejny poświęcenie figury, ale to taki mały zabieg kosmetyczny. Zwróćcie uwagę, że jak zbije skoczek, to wisi goniec. Jak zbije goniec, no to padnie skoczek. I kolejny nacisk. Niesamowicie to wygląda. Wieża B1, wtrącenie. Hetman A2, wieża A1. No i tutaj można zacierać ręce białymi żerami. Będziemy powtarzać. No ale nie w tej sytuacji. Znowu kolejny piękny strzał. Wieża D4. I okazuje się, że w tej sytuacji jak zbijemy hetmanem To hetman zbija na E2 Ta partia się praktycznie kończy Bieża F2, hetman G4, skoczek G3, hetman H3 Tutaj i tu można się poddać To jeden z wariantów Oczywiście w tej sytuacji jak król pójdzie na H1 To również dajemy szacha I e, tu wygrywamy gońce na przykład No sypie się strasznie Więc w tej sytuacji Nawet jak wybije goniec To hetman zbija na D5 Wszystko policzone, zobaczcie skoczek wisi nie ma w zasadzie co grać A jak goniec F3 To wieża E4 W ogóle tutaj cały czas lecą poświęcenia I to jakie dobre Goniec zbija, hetman zbija, król G1 No i goniec C6 można się poddać Król jest tak odsłonięty, że aż się prosi o mata No cóż, wygląda to pięknie i to się wszystko trzyma Tutaj Alireza zbił na A2 Wieża zbiła hetmana Goniec zbił I goniec na E3 Okazuje się po tych całych zawirowaniach, że czarne mają jakość mniej, ale cztery piony więcej. No, teraz już trzy, bo skoczek wziął pionka, ale niekoniecznie te pionki tu się liczą, tylko właśnie pozycja. I wieża na E7, jakże to subtelne, spokojne posunięcie pokazuje siłę czarnych. Następne ruchy są po prostu piorunująco dobre. To znaczy normalne, ale tutaj białe po prostu aż nie kwiknął. Co ja powiedziałem? Nie kwiknął? Chyba nie pasuje do komentarza. Goniec B3. Goniec C5 z atakiem. Skoczek zbił i goniec B6. Proste, nie? Proste jak się patrzy. Proste jak widzimy silnik. Trochę trudniejsze jak się gra. Ale ta pozycja już. Czarne już wiedziały jaki będzie wynik. Białe zresztą chyba też. Goniec na C4 zagrał. Wieża na E3. Troszeczkę wieża tutaj się uaktywnia. Prosta sprawa. Król H1. Goniec H3. Wieża C1. Goniec f5 i ten goniec teraz na e4 będzie świetnie działał. Goniec na f1 i goniec na e4 do szacha. Moi drodzy, Alireza się poddał. Poddał partię, bo tu nie ma co zbierać. Tutaj po zagraniu goniec g2 jest niespodziewany mat, jakże piękny, taki w stylu Rubinsteina. Ale po na przykład zagraniu królem na h2 jest po prostu bicie pionka. No i to się kompletnie nie trzyma. Tu jest totalnie wygrana czarnymi. Nie pytajcie mnie jak. Proste ruchy wystarczy wykonywać. Wejść figurami, pionkami, wierzą się, przestawić, atakować króla, gońcami zajeździć króla i koniec partii. No cóż, Nepo wygrywa w imponującym stylu, ale wykorzystuje po prostu błędy przeciwnika, a to też jest sztuka. I praktycznie podczas analizy tej partii Nepo ma dwa punkty przewagi nad resztą stawki, nad kolejnym zawodnikiem, a zostały dwie rundy do końca, więc już możemy być praktycznie pewni, chociaż matematycznie jeszcze jest walka, bo. Bezpośrednie pojedynki tutaj Dink może go dogonić, jeśli wygra w, po, w, w bezpośrednim pojedynku. Oraz Jan Krzysztof Duda, jak w ostatniej rundzie, wygra z Nepo, a wygra Dink. Panowie się zrównają, punktami będzie dogrywka, ale to jest praktycznie już niemożliwe w tej formie. Chociaż zobaczymy, teoretycznie wszystko jest możliwe, ale wszystko wskazuje na to, że Nepo po raz kolejny zagra mecz o Mistrzostwo Świata z Magnusem Carlsenem. Zobaczymy na 100% w następnym dniu. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego razu.